gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Ciężniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dobry, dzień dobry, dzień dobry, bo do was mówiłem dzień dobry, bo jest 14, a do widzów mówię dobry wieczór, bo puścimy ten quiz wieczorem w tygodniu. Ale to sobie wykombinowałeś. Prawda? Taki samomądry jesteś. Jestem samomądry. Dzisiaj jest quiz mistrzów. A ja nie mam biletu. Wszyscy na gapę. Bo Rocky nie wiedział, że jak wygrywa, to zabiera się mu bilet, a nie daje. Taki... Tak to od razu myśliłem, właśnie w tym momencie. A czyli jak ja ani razu nie wygrałem, to mam te bilety wszystkie, czy nie mam żadnego? Masz wszystkie. A, czy mam wszystkie, no super. Ty masz duże rzeczy. Przyniosłeś ten, co miałeś przynieść? No, już dałem ci, wiesz, konspiracyjnie. Damian Smyk przyjechał. To prawda, dzień dobry. Dzień dobry. Tydzień temu Daniel Ciechański prawie zrobił to, co jest niemożliwe. Obstawiałem, że mogą to zrobić trzy osoby, w sensie, że rekord kiedyś zostanie pobity, ale obstawiałem, że jakby miałem trzy kandydatury. Albo to zrobi Kowal na wyjebce, takiej totalnej, że będzie zły i specjalnie zrobi rekord. Albo któryś z widzów będzie zestresowany i nie będzie wiedział, albo Ciechan. I w sumie Kowal dobił do dwóch punktów. Jeden z widzów no w sumie pobił rekord popularności, a Ciechan był już poniżej progu, więc jestem znakomity. A Ciechan się chyba wybił, potem miał trzy. Tak, no miał trzy. Tak, przeżył. Ale bardzo się ucieszył z tego, że ma trzy punkty. Czekałem tylko, aż zrobi taki wjazd na kolanach. On jako, wiesz, piłkarz ekstraklasy nigdy tego nie doświadczył, że mieć trzy punkty. Jest Wojtek Pyla. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, zapraszam na quiz. To jest taki nasz inside joke. Ale jak ktoś, możecie, ale jak ktoś, jest ale jak ktoś pomyśli, sprytny, to może skojarzyć, kto mówi, szanowni Państwo, takim tonem głosu. Niezmęczony na pewno. Tak. Jest siwy. Zmęczony był jego poprzednik. Jakub Białek jest. Dzień dobry. Czy ja mogę kogoś pozdrowić? Możesz. Chciałbym pozdrowić naszego widza, który wczoraj obudził mnie w pociągu. Było to niezwykle miłe. Jechałem sobie z Katowic do Warszawy Centralnej. Nie byłem pijany, aczkolwiek nie ukrywam, że element alkoholu został spożyty tego wieczoru, ale drobny. No i w tym pociągu usnąłem. Tak się czasem zdarza. I ten widz mnie tak obudził, ja taki totalnie zaspany, tak się na niego patrzyłem, a on mi powiedział, żebym wymienił trzech piłkarzy, Hoffenheim, a tak w ogóle to jest Centralna, ja pewnie wysiadam na Centralnej, to mnie obudził, żeby nie przejechał. Było to bardzo miłe, bardzo dziękuję, bo dzięki temu nie przejechałem Centralnej. A wymieniłeś? Nie, bo wiesz co, jak ja się wstanę, to przez pierwsze 5 minut ja nie żyję, więc dopiero po 5 minutach mogłem to zrobić, ale już się tam poszliśmy w dwie różne strony. Dobrze, i Jan Mazurek. Walka trwa, ale ja już jestem wielki. Dziękuję bardzo. Okej. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Sam czekaj. Moglibyśmy skończyć w sumie. Wszystko klamrą kompozycyjną połączyłem. Cały rok spiąłem jednym zdaniem. Szanowni Państwo, dobra, słuchajcie, gramy o futbolowe jaja, kaseta VHS, a mogę pomysł na biznes, otworzymy wypożyczalnię VHS-ów. Dobre. Nie gadaliśmy o tym wcale. Dlatego o tym kiedyś wypożyczalni kaset pracowała
prostytutka. Ale konkretne jakieś? Ten, grana przez Annę Muchę w filmie Chłopaki nie płaczą. Czy ona już ten... Jezus, myślałem, ona już później chciała przestać być prostytutką, bo zakochała się w tym pryszczatym koledze Macieja Sztura. Najlepsza była ta scena. To tak jednak pokazuje, że te filmy są czasem odrealnione, no bo gdzie w prawdziwym życiu, no jednak nieśmiały, mówiąc eufemistycznie, pryszczaty chłopak staje się obiektem pożądania atrakcyjnej dziewczyny. No ale przyszła ta Anna Mucha do niego i no, nie znam nikogo w tym mieście, nie wiem na co liczyłam przychodząc tutaj. No, takich dialogów raczej w prawdziwym życiu nie ma. Naprawdę. Przestań mówić jak chodzi. Chciałem uszkarzykowania, bo chciałem zrobić dowcip, że tu otworzę i tu będzie Legia Wisła 93, ale nie ma. Voilà. Więc mogę ciebie, mogłem tobie zrobić, bo ty jesteś z Lecha. No Lech już dostał coś za tamten sezon. Okay. Niekoniecznie kasetę. A odda? Nie wiem. Dobra. Trzeba było zapytać Lecha. Słuchajcie, zobaczmy kategorię. W ogóle nagrywałem wczoraj wokalizę i nie pamiętam wszystkich tytułów chyba. Jeden na jeden, rybusy, wojaże, wiedza o quizie, jaka to melodia, hotel na hotel, czułko, Najman. Hotel na hotel to jest kategoria dotycząca tych meczów zimowych zgrupowań reprezentacji. Tak. I w hotelu na hotel można dostać czasem dużo punktów, a czasem tylko jeden. A ile maksymalnie można dostać? 5? 100. 11 można dostać. Bo pewnie będzie jakiś wymienić skład tak. meczu, na przykład tak. hotel i Bristol kontra więc hotel Victoria. Wymienić skład Tajlandii. Powiem wam trochę kuchni. Powiem wam trochę kuchni. Bo jak robiłem tę kategorię, podsunął mi ją widz, to trochę ją zmodyfikowałem, ale zrobiłem tak, że w jednym pytaniu trzeba wymienić, można wymienić cały skład i dostaje się punkty dla każdego piłkarza, a w drugim tylko jednego piłkarza trzeba powiedzieć. I tak stwierdziłem, że to jest bez sensu. No. Ale wtedy powiedziałem sobie, że już mi się nie chce tego zmieniać. No. Ale to nie będą za duże rozrzuty punktowe? I właśnie wymyśliłem, że tam masz minutę na wymienienie. A. I że od trzech dopiero, za trzech piłkarzy masz punkt. Potem za czwartego masz drugi punkt, za piątego trzeci. Więc można się wstrzelić po prostu. Ale to czyli nie możesz zdobyć maksymalnie 11? Nie, można 8 z tego. No, no to widzisz, to jest ważne, bo nie powiedziałeś tego. Między 1 a 8 też jest różnica. No dobrze, ale to trochę szczęścia trzeba mieć w życiu, co nie? No. To wszystko, co chciałem powiedzieć. I wyznacza Damian, bo jest gościem naszym. Poza tym liczymy na jego show. Na siebie od razu. Nie, to dajmy, sprawdźmy ten hotel na hotel. Ty, Wojtek, jesteś dobry z takiej historii meczów dziwnych. To może hotel na hotel dla Wojtka. Kiedyś byłem w hotelu. Tak? Ja znam kogoś, kto był w hotelu. A to nie był hotel na hotel. Jak nie był hotel na hotel? A, bo to był ten sparring wtedy. Polska, Mołdawia. Ja pomyliłem za Fornalika z eliminacją. Wow, wow. 2014, Wojtek, masz minutę. Czas. Start. Paweł Brożek. Tak. Karolinetty. Nie. To Paweł Brożek. Michał Masłowski. Nie. Może się pomylić, ile się chce, tak? Tak. Łukasz Madej. Tak. Madej! Zamknij mordę, Madej. Zamknij Tomasz się, Brzyski. Nie. Szymon Pawłowski? Tak, punkt. Tak. Yeah. Adam Marciniak? Nie. Rafał Kosznik? Nie. To było za nawałki na tym skrupowaniu, gdzie Rafał Leszczyński też zagrał, ale z Norwegią. Tam był inny bramkarz, tylko już nie pamiętam jaki. Maciej Wilusz? Nie. Koniec. Zahara? Udało ci się uzbierać punkt. A ja co są pozostali? Zahara był tam? Brożek gola strzelił, prawda? Tak. Nie wiem, czy Brożek strzelił gola, ale Zahara był. Miśkiewicz, Lewczuk, Golla, Kokoszka, Olkowski, Pawłowski, Pazdan, Plizga, Madej, Zahara, Brożek. Jest Dawid Plizga grał w reprezentacji. Ale Plizga jest dobry. Może Miśkiewicz grał w reprezentacji?
Dobra. No właśnie nie pamiętam, bo pamiętałem, że to właśnie w pierwszym meczu zagrał Leszczyński, ale do tego drugiego. To był ten sezon, co Miśkiewicz był w Wiśle, czy on jeszcze się buja tam po Włoszech? Chyba Wiśle, że Wiśle. Musiał być. A w Wiśle albo w Przemyśle. Świetne. Dziękuję. Napisałeś to sobie. Może chociaż tak. Jeden punkt, bo to nie było wbrew pozorom. Te nazwiska nie były takie oczywiste. Dostajesz punkt. Jeszcze Pazdana coś tam skojarzyć. No, ale wiesz, zobacz, właśnie, że Pazdan w takim meczu. Tak, ale, to zobaczmy, jak wyglądacie. Tak debile. Ja zbuduję wielką Wojtek Polskę. Jest nie, ty jesteś, Damian jest budowniczym, Wojtek jest akwarelistą, nazistą. Damian, Kuba jest policjantem. Psem. Jezus, czemu? Znaczy ja jestem psem, a policjanci są policjantami. A ja w Mazurach... To jak w tej historii, co Michał Listkiewicz opowiadał, co ten piłkarz biegł koło niego i powiedział coś tam do niego, że chuj. A Listkiewicz tak chwycił się za kieszonki i tak zwraca się do piłkarza, kto chuj, ja czy ty? A ten zawodnik, nie no, ja i schował kartki. Ale to tak samo jak kiedyś Paweł Zagumny do jakiegoś sędziego siatkarskiego, jak w mniemaniu Pawła Zagumnego tenże sędzia popełnił błąd, nagle tak zaczął mówić, masz psa, jakiego psa, a co, ślepy bez psa? Także było tak. Brawo Wojtek, wyznaczasz. Dobrze, poproszę w takim razie wojarze dla Kuby Białka. Proszę bardzo. Kuba Białek, wojarze. To są kluby Bochum, Bielefeld, Allen, Babelsberg, Enosis Neon, Paralimni. Ten Babelsberg to jest jakaś inna nazwa Krakowi, czy to... Wieża Babel. Góra Babel, bo Berg to jest góra po niemiecku. Berg to góra, no. Góra Babel. No to mówię. A to była wieża. No ale to jest góra. To może jakieś takie, wiesz, no, pasuje do Krakowa właśnie. Nie do końca wierne tłumaczenie być może gdzieś wyszło. To. Czyli Markus Berg to jest Markus Góra? No. No, jak taki był na przykład Niemcem. Ten w Austrii, Janusz Góra, co to w Salzburgu się... No i teraz jest asystentem Dariusza Żurawia przecież. A no to widzisz, no to się zdarzają takie nazwiska. Ja miałem jakiegoś takiego kolegę, nazywał się Max, nazwisko miał Góra. Wali Góra. A to już inny. I to nie był mój kolega. To nie był Max. Nie był Max. Kurde, no nie wiem, z Arminii Bielefeld kojarzy tylko Macieja Murawskiego, który był niedawno i miał mniej klubów jednak. Był Artur Wichniarek, który to na pewno nie jest on. I jeszcze chyba Michał Mak grał w Arminii, tak? Był w Arminii, ale to też nie jest on. Mateusz. Aha, Michał wyjeżdżał, Mateusz nie wyjeżdżał. Bochum, Dawidowicz, ale to nie on. No i stare dzieje to jakieś są chyba. Allen, Allen to jest też w Niemczech. A Babelsberg? Nie wiem. W jakimś kraju niemieckojęzycznym. Jak można klub nazwać Babelsberg? A to miasto. Klub jest Sportsverein. Wenozisie Neon Paralimni grał Mateusz Szczepaniak, ale też nie znam. Ja myślę, że to miasto się tak nazywa. Na pewno miasto, no bo masz klub SV, tak? Nie, miasto to jest 03. Tak. Jest, można miasto nazwać Babelsberg. A jest 04 miasto, myślisz? Na pewno jest. No tam już ten klub Schalke gra. Niemcy nazywają miasta numerami. Jak masz drogi w Stanach, no w sumie wszędzie. Ale oni po prostu wyprzedzają przyszłość. Kiedyś każdy z nas będzie numerem PESEL tylko. No. No co tam? Nie wiem, strzelam, Jan Furtuk. Nie, Henryk Bałuszyński. To tak jak ten, przecież w Gwiezdnych Wojnach, 3PO. Tak? O. Kto? 3PO. Oglądałeś? Nie. Znaczy oglądałem, ale nie kojarzę 3PO. To ten... Terpio, tak? Też się mówił. Terpio, ten robocik. Kasujemy punkt jeden Białkowi i wyznaczę dalej Wojtek. Dobrze. No to poproszę wiedzę o quizie dla Janka Mazurka. Dobrze. Coś tam się oglądało. Chyba, że jakiś inny quiz. A, tu jest licytacja. Wymień jak największą liczbę uczestników. Wszyscy licytujemy. Sześciu. Siedmiu. A prowadzących też? Ośmiu. Tak. Dziewięć. Prowadzący też uczestnik. Dziesięć. Jedenaście. 12. Będzie na to minuta. No właśnie, tak minie. I za to jest punkt. 13. 14. Na 105. Znaleźć jeszcze 9. A quiz skokowy się liczy? Tak.
15. O. 16. 17. Ale nie mogę tego zweryfikować. Wojtek, ale ja mogę. Max góra. Czyli nie oglądałeś! Czy, teraz, drodzy widzowie, wychodzi. Czy donatorów trzeba wymieniać z i nazwiska? Ale kojarzę tylko Filipa Wiśniewskiego. Z donatorów trzeba z nazwiska, czy z imienia wystarczy? Albo z miejsca? Po ksywce. Donatorów. Z imienia. Imienia. Miałeś, na 17. Zaprosiłbyś, nie, Natalię Żaczeń do quizu. Chciałem, ale Natalia... Dobra, 18. Obiektywne trudności też miała. 19. Albo Aleksandry. Albo Adama Małysza. O. To bym wiedział, kto to. Jestem ciekaw, jakby Adam Małysz się odnalazł w takim quizu. Albo w ogóle do normalnego quizu, do piłkarskiego wziąć Adama Małysza. Nie. Ja wolę Hanna Waldo. Na przykład pytanie, kto napisał, że stary dekarz się skończy? Ile jest? 19. Kto powiedział? Ja. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedany czas. Start. Krzysztof Stanowski, Tomasz Smokowski, Paweł Paczel, Damian Smyk, Wojciech Piela, Jakub Białek, Jan Mazurek, Mateusz Rokuszewski, Szymon Jańczyk, Mateusz Janiak, Maciej Wąsowski, Paweł Gołaszewski, Filip Wiśniewski, Maciej Nowak, Adam Sławiński, Jakub Balcerski, Michał Skiba, Leszek Milewski, The last one. No i ten, Marcin Matuszewski. Tak. Pięknie. To powiedziałeś Olkiewicz. No też, jak powiedziałeś Leszka, to myślałem, że od razu powiesz Olkiego. Ale przepraszam, Olki, ale... Czas mu jest przykro. No jest, tak, ma prawo być przykro, no po prostu ja dzisiaj wstałem o 8. Plus punkt, Wojtek Piela i wysuwa się na prowadzenie. To Leszek Milewski ze znanego programu, jeden stary tetryk. Tak. Wyznacza. Bardzo lubię ten program. Ja też. Tak. Dobrze. Rewelacyjny. Leszek świetnie w nim się prezentuje. Ale Olki też. A co Olki to tam za, jest? Co to za... Ja mogę dla jakiegoś tam usprawiedliwienia powiedzieć, że no, Jakub Olkiewicz to zdecydowanie była najbliższa mi postać podczas mistrzowskiego sezonu KTS-u weszło, no bo nie wyobrażam sobie, żeby pod rządami innego prezesa KTS-u zagrał w zespole właśnie tego, że klubu Wojciech Piela, także. Kto jest teraz prezesem KTS-u? Wojtek. Nie wiem, czy Stan jakoś tam już tego nie przejął, ale to ja tam w papiery, jak się mówi, im mniej wiesz, tym krócej będziesz przesłuchiwany. To jest stare radzieckie przysłowie. Dobrze. Wiedza o quizie w takim razie spróbujmy znowu dla Janka, może będzie coś innego. A. Który quiz z kolei prowadził Wojtek Kowalczyk? Ja bym zaryzykował twierdzenie, że Wojciech Kowalczyk nie prowadził żadnego quizu nigdy. Jest to źle, ponieważ prowadził trzeci. Trzeci, no też bym prowadził, tak powiedział. W ogóle jest ta kategoria, ponieważ stuknęła nam rocznicę. Pomyślałem, że fajnie będzie, jak się trochę pobranujemy do samych siebie. A Wojciech Kowalczyk sam pisał pytanie? Czy właśnie, jak to było? Kowalce... Nie, napisane miał przez... Miał napisane przez Mietka. Mietka nie zmieniłeś. Tak. W ogóle się tak zastanawiam, czy Kowala teraz wymieniłem. No oko, no oko, ja to lubię utrudnić. A siebie wymieniłeś? Siebie tak. Bo leciał od Leciałem, tak. No, co są? No. Bo jesteśmy fajni. Słuchaj, no jak ci mówi, nieobecni nie mają racji. Jesteśmy fajni, po prostu lubimy się nad sobą. Fajnie jest. Fajnie. Najlepszy piłkarski quiz na kanale Weszło. Na świecie. Się zawsze zastanawiam, czy jakby weszło polskich w ankiecie, weszło z butami. To teraz, pytanie, czy kogo byś wysłał do quizu o Starych Słowakach, czy oni w ogóle wiedzą, co chodzi. Ale wydaje mi się, że tak z 80% nie wie i na przykład jak ostatnio Aleks Wachniczak powiedział, że tak, Adama z Relaka, tak. Nie? Że Stary Słowacy. Czemu? No ale co, ma wiedzę? Ma wiedzę. No, czemu 80% nie wie? No nie wiedzą. W Lechu wiedzą. No w Lechu oglądają, to wiem, bo tam jest... I w Romie. Tak, bo... A to Pleśnie Rowicz jest Pleśnie Rowicz, no Wiktor. Czy już nie w Romie, tylko w Spędzi? Ja Pleśnie Rowicza mam w menadżerze w Miedzi Legnica, w super talencie, no, a ostatnio ktoś pisał, on się tak rozwinie jak w menadżerze, czy nie? Wątpię, nie skoro jest w Miedzi... Wiktor Pleśnie Rowicz. Bo ja go mam w Miedzi Legnica u siebie w menadżerze. A on kiedyś miał wysoki ten potential ability w FM. Ten człowiek został zwolniony w FM ze stanowiska trenera Legii, ale przejął Miedź Legnica. Ale bo moim problemem był piekielnie silny Lech, no bo Lech w 24 kolejkach miał 0 poraż
porażek miał, no to się nie zdarza. Invincible. Ja miałem chyba 3 tylko i to już było. Ale ja awansowałem do fazy grupowej Ligi Europy, a Lech nie. Dobrze, wyznaczasz. Dobrze. To w takim razie. A, no jakbyśmy mieli jeszcze pobranzlować nad sobą, to możemy zaśpiewać na przykład znaną piosenkę, którą w latach 80. wielu artystów popularnych nagrało, na przykład Bruce Springsteen i na przykład tam jeszcze też był ten Stevie Wonder. We are the world. We are the children. We are the children. Dobrze, poproszę w takim razie Marcin Najman. Proszę. Wymień jak największą liczbę piłkarzy, którzy mają dwuczłonowe nazwisko. Jeszcze. Na luziku. Ja znam jednego i na tej podstawie wymyślałem tę kategorię. Daj, odliczaj. Bułecka. Trzy po raz pierwszy, trzy po raz drugi. Cztery. Upomnienie będzie zaraz za pasywność. Ja mam jednego. Dla panów Białek, Mazurek. Ale czekaj. Czym jest dwuczłonowe nazwisko? No, że ma coś tam. No, wiesz, nie mogę powiedzieć, co. Karpiel Bułecka. Tak. O, Karpiel Bułecka. No to pięciu. Tak po tych afrykańskich lecę. Polskich piłkarzy. Ach, polskich piłkarzy. Jak polskich? No, bo napisane polskich. Nie było no, napisane polskich. Pokaż mi pytanie. I kłamiesz nie. W żywe oczy ludziom. No. A, to przepraszam. Wryja. Kłamie ludziom w oczy. Byli też mogą być. Pięciu po raz pierwszy, pięciu po raz drugi, pięciu po raz trzeci. Upominam Kubę Białka i Janka Mazurka. Dlaczego Kuba Białka? Kuba Białka, licytacja, nie? Kuba, upominam cię. Ale upomnij cię. Już upominam Janka Mazurka za pasywność licytacji. Przy następnym pasywności odbiorę ci dobrze. Pięć punktów. Godność. I rodzinę. Minuta. Lecimy. Ole Gunnar Solskjær, Daniel Cimaczuk. Nie, no a co? Ole Gunnar to jest imię. No to spokojnie, to jeden błąd. No, Daniel Cimaczuk, Fu, Park Ji-sung, Lee Jung-pyo. Te koreańskie to nie są też imiona jakieś. No ja bym to sprawdził. Ja też bym sprawdził. Wania Milinkowicz-Savić. No to tak. I. Nie. Dobrze, bo był koreański. Dobrze. A, no dobra, no to mów. I Dzemba. Eric Dzemba. Tak. Było pięć? Nie wiem. Okay, nie. Park Ji-sung, Lee Jung-pyo, Milinkowicz-Savić, Cimaczuk, Fu, Dzemba, pięć. Tak, dobrze. Dobra. A Cimaczuk to też nazwisko? Dobrze, że wpadł na te koreańskie. Bo na przykład Brown Forbes to jest dwuczłonowe, no w sumie jest. Felicio Brown Forbes, no tak. Tak, no tak. Bo jak... No a jak? No, co byku? Jak, czekaj. Jak się wykupiłem z samogłoskami, to długo nad tym myślałem. Cimaczuk to nazwisko. I wyszło mi, że japońskie imiona i nazwiska się kończą na zawsze samogłoski. Na przykład Ryota, Morioka i tak dalej. Jeszcze był Ilków Gołąb. No. I Kowalski Haberek. I Samiec Stalar. Chciałem polskie dać, zapomniałem. No, bo w sumie z polskich to faktycznie. Ciężko. Tylko Samiec tak, Stalar, plus dwa punkty Kuba Białek. Kochani moi realizatorzy, wyznacza Kuba Białek. To ja wyznaczę Aleksander, coś dla Damiana. Albo na przykład Maciej Mak Uszewski. Calvert-Lewin. Co dla mnie? Czułko. O kurde. Czy jest wybitny ciąg logiczny? Podesłał mi go widz. Jestem smutny, że to sam na to nie wpadłem. Możesz się odwrócić, nie musisz tak siedzieć cały program. Nie śmieliście się. Czy to jest postać związana z piłką? Tak. Czy to jest piłkarz? Tak. Czy to jest piłkarz ekstraklasy? Tak. Czy to jest polski piłkarz? Nie. Możesz rzucać za trzy. Ładuję, jak cymbał. Bo to było piąte pytanie, nie? Czwarte. Aha. Czwarte. Przepraszam, ja dzisiaj jestem trochę... Trzeci raz spróbowałeś oszukać, która jest godzina? Minutę. To 23. Nie jest to polski piłkarz. Albo jak Franciszek Smuda mówił... 40 po 14. 10 po wpół do trzeciej. Czy to jest... Za 5 minut kwadrans do trzeciej. No. Musiałem przykminić. Czy to jest... Spojrzenie. Piłkarz zespołu z...
top 8 obecnie? Nie. Czy to jest piłkarz Beniaminka? Nie. Kurde faja. Piłkarz obecnie grający w Ekstraklasie, nie Polak, z miejsc. Czy to jest piłkarz Krakowi? Nie. O kurde, to trochę przypał. To był siódmy? No. No nie, no to będzie czysty strzał. Czekaj, kto jest na tych miejscach 9-16 i nie z Beniaminkiem. I Krakowiu. No, to może z Wisły Płock ktoś. Śmieszne nazwisko z Wisły Płock. Nie polskie. Dawaj. Wallo. Nie, Jean Carlos. Kurde, to byłem blisko z tą Wisłą. Miałeś Kraków i Wisłę. No. I trafiłeś w Krakowie i Wisłę Płock. No. No. No i tracisz punkt. C'est la vie. Gamoniu. A kurde. Może będziesz miał dwa punkty, dzisiaj byłoby fajnie. No, myślę, że nie. Dzisiaj jestem trzeźwy, a na tamtym quizie nie byłem. Nie zdradzę takich sekretów. Znaczy to widać, że mamy tam taką tubę, że koniec. A to była wieczór, to była chyba 19. No. Tak bywa. Dobra, Wojtek, Piela i Bojarze. Her od Midiotlan. Midlothian. Midlothian. Panią? Slaven Belupo. Slaven Belupo to nie jest imię i nazwisko. Byłem selekcjoner Chorwacji. I tak brzmi, nie? Jakbyś w sumie wkręcił. No my szkoleniec Slaven Belupo. Panionios to jest nazwa zawodu. Człowiek, który nosi kobiety. O Boże! Przepraszam. A Heart of Midlothia to jest pseudonim Williama Wallace'a, tego co Mel Gibson go grał. Baleczne tak, serce. Tak. A kto odpowiada teraz? Wojtek. Chyba to jest, mi się wydaje, Krystian Nowak. Tak. Mhm. Ha! Utrzymujesz punkt. Dobrze, jaka ta melodia? Sprawdźmy, co coś tam. Też jestem ciekaw. Na wybiło. Jedziemy poziomo. Tak. Myślałem, że Janek będzie wiedział. Przybyłaby chwila, jakbym wiedział. 420 ziółko, wariacie. Janek Zjaranek to mi tak brzmi jak jakiś taki minister finansów czeski na przykład. Jak twierdził w wywiadzie z czeską telewizją TFC. Minister finansów Janek Zjaranek. Sytuacja finansowa Czechów jest w bardzo trudnej sytuacji. Plus jeden. To i przejmujesz pałę. To może czułko. Ty trzy noce będziesz u mnie spał. W poniedziałek wracam. Z czemu to skojarzyłeś? Przejmuję pałę. Nie. Czy chcesz rzucić ten jak zwykle żart z panią na łyżeczkę? Chcesz go rzucić? Dobra, to czułko dla Janka. Dobra. Wracamy się. Dziękuję. Jean Carlos. Wiesz jaki? Czy jestem osobą związaną z polską ekstraklasą? A, wiem. Nie. Wiem. Czy... Nawet wiem, co będzie jako czwarte. Jako czwarte? Czy jestem... czy jest... Że pracuję w zawodzie dziennikarskim? Nie. Nie. Czy jestem piłkarzem zagranicznym? Tak. Jean Carlos. Jean Carlos. Nie. Czy w moim nazwisku albo w imieniu zawiera się Silva? Nie. Kurde, no to jak to zgadnąć teraz? Jean Carlos? Nie. Nie, no. Jestem bratem Jeana Carlosa. A co myślałeś, że za dziennikarz? Nie, miałem taki ciąg logiczny, pewien. A może nie mówił. A ja nie wiem, bo wiem, jaki masz. Mówiłem, Kuba jest inteligentny, łebski chłopak. Klaudia Carlos? Co? Klaudia Carlos? Kto to?
Nie, kto to? To z TVN. No, co no. Sport prowadziło. Moja postać mojego dzieciństwa, no. Claudia Carlos. Pamiętam, jak byłem mały, to się oburzyłem, że była w Playboyu i nie mogłem na nią patrzeć potem. I teraz jesteś duży i co? Playboy odarł. Teraz jesteś duży i powiem, co się zmieniło. Teraz mam ten numer. Czy grasz? Degeneracja. Czy grasz w lidze top 5? Grałeś. Grałem? Czy moje imię albo nazwisko, albo moja narodowość w jakikolwiek sposób wiąże się z imieniem, nazwiskiem albo narodowością Joana Carlosa? Nie. Ty, na Allegro jest ten numer. A nie, już nie aktualna jest oferta. No za ile było? A nie masz. Nie, ma. Nie, za 8,50 było. Kurde, to jest jak za darmo. O. Wojtek, widziałeś? Wojtek, ten numer to... Kto to jest? Claudia Carlos. To na TVN Sport prowadzi. Playboy. Ej, a powinieneś zrobić taką kategorię o sportowcach albo sportsmenkach, które były w Playboy. Ze zdjęciami. Czy... Może na chomiku jest cały numer? No, albo na tebie, jeżeli działa. Ale się knurzymy, co? No, zawsze się kiedyś knurzyło. Czy jestem... Ty jeszcze był w Playboyu z takich gwiazd. Doda. Ale a Doda ostatnio powiedziała w jednej z popularnych gazet, że niewielu ją miało. To prawda, ja nie. I że ona jest taka, wiesz, oburzona... tą taką, bym powiedział, emanacją życia seksualnego i że właśnie to na przykład, bo ludzie sobie tak myśleli o niej, że ona jest takim symbolem seksu, kobiecości i wszystkiego i że wcale nie jest tak, że ona lubi... Ona jest zakonnicą tak naprawdę. Ona jakby ceni kobiecość i tam no, lubi, prawda, być taka wyzwolona, ale to nie w aspekcie seksu. Okej, okay. Dobra. No. No, czy grałem w Premier League? Tak. Mm-hmm. Okay. To było szóste pytanie? Tak, jeszcze jedno mam pytanie. Mało było piłkarzy, którzy grali w Premier League. No. Co się na nim patrzysz? Przestałem, czy grał. Tak. Czy? Nie. Tak. Aha, czyli nie jest znany z tego, jak skoro Wojtek nie wie, czy grał w Premier League. No przecież w tym. No. W tym takim. Kolor. W niebieskich. O! Czyli aha. Czy grałem w Chelsea, bo w Manchesterze City? Tak albo, się to albo w Evertonie. Pytałem, grałem czy nie? Tak. W Chelsea albo w City? Tak. Tak powiedziałem. Czy jestem Davidem Silvą? Nie. Kurde, no. Claude Makaleli. Nie, nie, wiesz co, przepraszam, bo mi się po prostu, ja zapomniałem, jak to nazwisko Carlos mi tam wnosiło. To jest Carlos. Na skrzydełku. Jean Carlos. Z Robertem. No bo Carlos nie grał. Zna ten duet z Chelsea. Nie, Makaleli gra. Wiesz, ja zapomniałem wtedy będzie, kto był na początku, nie? Pięć lat tam się grał. Nie, no grał Makaleli, tak. Ale to czekajcie, Jean Carlos, Claude Makaleli, czy gdzieś to może łączyć ze sobą? Nie wiem, myśl Janek, myśl. Minus punkt. Minus punkt. Ty? No. No. To dawaj jaką to melodię. Dobra. Jak to policeman przeszukuje mnie, Jamal policeman. Tak. No. Dobrze, ale tak da się rozpoznać nawet, fajnie. Cześć, Żylarski. No. Janek jest. Plus jeden, Wojtek. Dobrze. Jak to fajnie, jak nie jest tak, że ktoś prowadzi zdecydowanie. No. Dobrze, to ja wyznaczam teraz Kubę Białka. I wiedza o quizie. Quiz knowledge tak zwany. Dobrze powiedziałem? Mhm. Jak najwięcej kategorii, które kiedykolwiek były w quizie. Tak? Tak. Kurde. 3. 10. 11. 12. Kurde, ale trzeba tak precyzyjnie powiedzieć? Kurde, tak. 13. To mam wszystko w głowie. No bo były jakieś tam, nie wiem, o smułce, były o tym, o midakach. No. Były te na przykład tancerz akrobata, tak. Coś tam, ale weź tylko weź to powiedz teraz w dobrej kolejności.
12 jest? 13, Kuba powiedział. W ogóle nie kojarzę Claude'a Makrele z Celty Vigo. A on tam grał jeszcze jak na chleb mówiłeś Pep. To prawda. W którym roku? I jeszcze nawet nie zdążyłeś 98-0. Się dowiedzieć, kto to jest Claudia Carlos, a co dopiero. A co dopiero, że wtedy tak. Wtedy wiedziałem, wtedy byłem oburzony. A co to. Nie, nie. Ale autentycznie pamiętam to jak dzisiaj, że patrzę na ten sport i mówię, dlaczego to zrobiłeś? Zdradziłaś dał. I przyłączyłeś ten na Polsat i tam jakiś Zubilewicz czy coś mówił. Ej, a taka siatkarka jeszcze była w Playboyu. Stokowrońska była w Playboyu. Stokowrońska chyba. Tak? A która mogła być wtedy? Jeszcze jedna taka była. Jezus, Stokowrońska to był mój crush jakby. No. Jeszcze taka jest w Playboyu. Jeszcze? Nie. Milena Radecka. A to ta Sadurek. Sadurek. A wtedy Radecka. No bo ona wtedy... A Kasi Skowrońskiej nie było w Playboyu. Wydaje mi się, że nie było. Jeszcze jedna była. Musieliście ją gdzieś indziej widzieć nago. Ale zobacz, zobacz, jakie to było kiedyś ten, że był to jakiś taki temat społeczny generalnie, czy tak. Iść do Playboya, czy się rozebrać, no. A teraz wiesz... I to były takie trudne decyzje dla tych dziewczyn, dla tych kobiet, teraz okazuje się, że w dobie Instagrama to... No. Każda ma swojego prywatnego Playboya. Każda to robi no, prawie... Chyba Playboy w pewnym momencie nawet odszedł od tych zdjęć z nagimi kobietami, po roku został zamknięty. Byli ubrani mężczyźni. Jechałem pociągiem i jakiś gość czytał Playboya i pomyślałem, że jest zboczeńcą. I się bałem, czy coś nie zrobi. Się rozbierze do następnej sesji. To był Marcin Meller. I po prostu robił przegląd redakcyjny. I też pamiętam, że Marcin Meller zawsze mówił, że chciał rozebrać Magdę Mołek. Nie wiem, czemu takie cytaty mi zapadają. Ile jest? 13. A czemu teraz mam nagie baby na telefonie? No? A jeszcze nie zamknąłeś tam tej karty? Właśnie teraz zrobiłem. Teraz mam Claude'a Makrele i zrobię. A nagiego Claude'a Makrele. A zawsze Claude Makrele był w Le Playboy albo coś tam. Tylko Donald Gurriel. A myślisz na przykład... Kolega na niego mówił pindola. A myślisz na przykład w dzisiejszych czasach... Dajcie pindola. A myślisz na przykład w dzisiejszych czasach, jakbyśmy chcieli opisać grę Claude'a Makrele i Patryka Vieira z formułowaniem, że byli to chłopaki od czarnej roboty, to byłoby to zaraz słodkie, czy... A to czarny PR się z tego wziął. No właśnie. Wyznacza, kto jest? Coś. Ja mam 13. 13 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, sprzedane, minuta, czas start. Jeden na jeden, wiedza o quizie Hotel na Hotel, Rybusy, Wojarze, jaka to melodia czuł Konajman. Odwrócone Wojarze, Chris Twardek, Po co i na co, Trzech piłkarzy Hoffenheim, Czarny Piotruś, to jest 12. Tak. I jeszcze mogę się raz pomylić, tak? Tak. Dobra. Krzysztof Stanowski, Ja są bohatera. Tak. To było proste, panowie. No bo można było w sumie lecieć, kto był można w takim odcinku. Tak jak to zrobił Kuba. Właśnie, tylko 5 musiałem wybić, de facto. W sumie. Dobra, że ja biorę na siebie czułko. Dajesz za to punkt, czy nie? Tak, plus punkt jest. Kiedy dałem? Czułko na siebie. Tak, czułko na Kubę Białka. Wiedziałem, że to będzie. Dziękuję. Słucham, odwracam. Czy to jest piłkarz Krakowi? Nie. Czy to jest były piłkarz Bayernu? Nie. Czy to jest człowiek, który kiedyś ubiegał się o bycie właścicielem Wisły Kraków? Nie. O w cholera. Dobra, Jean-Claude Van Damme to jest krzyżak logiczny. Myślałem, że Pelle Van Amersfoort, Mark Van Bommel albo Van Nali. To się robi problem. Van. Czy to... Człowiek, który w jakiś sposób jest związany z Manchesterem City? Nie. Vanson kompanii odpada? To byłoby w gorącej wodzie kompany. Czy to Holender? Nie. Tak, przepraszam. Bo już tak się rozpędziłem. Powinien się jak w tym, jak w Paramp Kyoto. Nie! Znaczy tak. Tak, znaczy nie. Czy grał w Realu Madryt? Nie. Oj, nie. Nie, no był blisko. Jak przejeżdżał. Busem jechał do Giżycka. Nad jezioro. Jechał na grzyby. Ostatnio Michał Żywaków użył fajnego sformułowania podczas komentowania meczu, że to tak trochę nieadekwatne, ale o Szwachu powiedział, że to nie jest piłkarz, który idzie na grzyby, tylko idzie po grzyby. Zajebiste. Co to znaczy? No, że jest taki, że wie, co chce na boisku. Że on jest pewny siebie. Ja. Co, demon. No. Elokwencji. No.
A jakie było pierwsze pytanie, jakie zadałem? Czy to piłkarz Krakowi? Tak. A też, dobra, to w sensie obecnie pytałem, tak? A czy kiedyś grał w Krakowi? Nie. Szóste pytanie? Czyli ostatnie mam, tak? KN van der Biesen odpada. Tam był z Holendrów. Voskamp, Lamej, Wejnowicz. Jesteś blady na tym kadrze. Nie? No. Musimy zwolnić makierzystę. Żartuję. Zresztą nie ja o tym decyduję. Musimy rozstrzelać makierzystę. Nie, pozdrawiamy. Ole jest bardzo fajny. Czy grał kiedyś w Manchester United? Nie. Van der Sar i Van Persie, nie? A dobrze, że musiałeś się zastanowić, że przy Realu od razu powiedziałeś, że nie, a przy Manchester United tak. No to jest pewna symboliczne odzwierciedlenie upadku Manchester United po starciu. No, że można tak rozpatrywać. Real Madrid, mimo tych też trudności obiektywnych, jakie przechodzi, cały czas taki top, a Manchester to tak, no, może mógł grać. A Wojtek? Tak? A ty dzisiaj będziesz tak też na urodzinach ubrany elegancko? Tak. To ja też. Dobrze. Aby musicie wiedzieć, kiedyś na weselu Rocky wszedł w garniturze. Tak. W sensie ja nie pamiętam tego, ale ty byłeś, w sumie ja byłem, więc ty też powinien. No. A później już nie miałeś tej marynarki na sobie. Bo Kuba zostawił. Tak, i potem przez pół roku jej nie chciałeś odebrać. Jak byłem w redakcji samochodem, bo woziłem ją w bagażniku. Mówię, Paweł, no chodź, odwożę cię, to ci dam tę marynarkę, jak idziesz do domu. Paweł mówi, nie, nie chcę. Truś, Piotrka radio musiał poprosić, żeby zabrał. Myślałem, że w końcu film od przeprowadzek wysłał do ciebie, żeby tę kurtkę przywieźć. No, kto to jest? Nie grał w Manchester United. No to Van Nistelrooy też nie. Nie, tylko ostrzelić. Pewnie jest jakiś słaby, skoro... Nie w Realu i daleko nie do Realu, ale z drugiej strony nie kojarzę w Polsce żadnego takiego Holendra. Oglądasz mecz? Tak. Znaczy sobie sprawdzam odpowiedzi przy okazji na wszystkie pytania. Okej. Porządku. Znaczy wiesz, no czułko masz napisane. Tak. Nie wiem, Maciej Iwański. Nie, to Holender, dobra. On grał tam w środku z tym, z Van Bommelem. A jaki bramkarz w Lechu jest? Van der Kar. Boże. Tak blisko byłeś. Boże, faktycznie. Ja chciałem wziąć to trzecie na siebie ewentualnie, tylko tych Vanów było dużo, a teraz czwarte, tak, dam. Tracisz punkt? Wojtek, tak, wyznaczę. No, wyznaczę. Dobrze. On nie wziął na siebie? Na siebie wziąłem, aha, właśnie. Ja myślałem, że ty wyznaczyłeś. Można zobaczyć punktację? Można. Właśnie, no nie było. No to Wojtkowi trzeba dać coś. Myślę, że Wojtek odpowie na wojarze. W ogóle nikogo nie bawi dowcip, że jak Wojtek jest malarzem, to jest nazistą. Nie każdy malarz jest nazistą. Jeden taki był. I... No właśnie to jest ten żart. Poproszę, Wojtek. Bakayoko Sport. Young Boys, Dynamo Drezno, Kaiserslautern, Monachium 80-60, 18-60, czyli Chicago Fire. Patrz, Chicago. Jest kolejne tak, miasto tak, no ulice, no. Super. A Chicago Fire? Ciekawe, skąd ta nazwa? Piotr Strażaków, tak. Tak, Chicago tak. Jest dużo straży pożarnej. Nawet był jakiś taki ale serial. Chicago Fire to właśnie, wiesz, oni dlatego mają duży problem ze sobą i się zastanawiają nad zmianą nazwy, bo jak wpisujesz na przykład w Google Chicago Fire, to wcale nie wyskakuje piłkarski, nie? Ale pamiętam, a co wyskakuje? No serial taki znany bardzo. Jak o strażakach? No chyba tak. Nie wiem, nie oglądałem go. Pamiętam, ale, jak dzwoniłem ale... ostatnio do, znaczy w grudniu do Przemysława Frankowskiego i czym różni się Polak od Amerykanina, bo on mi powiedział, żebym zadzwonił najpierw do ich rzecznika, który jest właśnie ze Stanów Zjednoczonych i z nim pogadał i gość mówi Chicago Fire, czy jakoś tak, a potem gadam z Frankowskim, mówi Chicago Fire, Chicago Fire. Wyznaczasz, stać punkt. Tak, cieszę się. Punkt dla Pieli. PDP. Namian Smyk, hotel na hotel. Hotel na hotel. Wymienię jak najwięcej strzelców bramek z meczu Antalya Sport Kolubu U21 kontra Polska. Wynik 0-0.
09. Damian, proponuję zacząć, od Antalya Sport. Wszystkie gole. Ale to w sensie seniorów bym kojarzył, ale tego U21 to nie. Ale strzelców masz strzelać. No dobra. Już? Czekaj. Tak. Jaka data tam była? I tutaj za każdego strzelca masz punkt. Bo to jest zimowe zgrupowanie? Tak. Jeleń? Czekaj. Czekam. Pół minuty. Pół minuty? Tak. Jeleń? Smolarek? Nie. Brożek? Nie. Rasiak? Nie. Moskała? Nie. To zimowe zgrupowanie 2-7. Moskała? Tak rzuciłem, tak ciągiem. Dawid Blizga? Nie. Mariusz Ujek? Nie. Ale ci więcej czasu, bo to zabawne, jak wymieniasz. No ja takich solidnych ligowców próbuję. Czekaj, Jeleń był, nie? Nie. To nie ma żadnego dwa razy. Smolarek był. Nie. Frankowski? Nie. Koniec. Minus Szalo? Punkt. Bo kto tam był? Cztery bramki strzelił Tomasz Zachorski, Bartłomiej Grzelak, Jakub Wawrzyniak, Marcin Kusz, Michał Goliński, Tomasz Nowak. O kurde. To tego Zachorskiego powinienem, ale... Też pamiętam, mi się przypomniało jeszcze, że rozmawiałem z Tomaszem Zachorskim kiedyś w Krakowie. Na żywo się umówiłem i gadamy i tak trochę na kontrze, bo rozmowa, on był bardzo negatywnie nastawiony i w pewnym momencie ja mu powiedziałem... tam w jakimś klubie przeszedłeś drogę od zera do bohatera. On się tak na mnie spojrzał, mówi, proszę pana, ja nigdy nie byłem zerem. Powinny te okulary tak zjechać. Minus punkt, pamiętajcie, dla Smyka, ale wyznacza Smyk. Nie, wyznacza Wojtek Pielu. Wojtek. Dobrze. No to zobaczmy klasyfikację. Klasyfikiryn. No to tak. Weź na siebie. Żeby jakiś tam element emocji się pojawił, to jeden na jeden z Kubą Białkiem, poproszę. Bardzo proszę. Pojedynek na piosenkę Życie jest nowelą, po jednym słowie. Kurde, to tu z Wojtkiem nie mam szans. Myślę, że Wojtek, jeśli chodzi o polskie piosenki... Zaczyna jest. Wojtek, ma więcej życia. Jak pory roku. Vivaldiego. Zmienia. Się. Światło. W. Moich. Twoich. Źle. Koniec. Powiedz mi w twoich oczach, powiedz mi życie coś miłego. Nie pędź tak proszę, daj odpocząć. Życie, życie jest nowelą. Raz gwiazdą, a raz prozą. Czasem chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. Klam, odcinek 2048. Jeszcze na końcu Błotek na odgadę. Nie, bo ja za daleko wymyślami wybiegłem do przodu, bo już tak zacząłem się zastanawiać, czy powiedzieć nowelą, czy nobelą. Gdzie życie jest nobelą. Dwa punkty Wojtek Piela, minus punkt Kuba Białek i Wojtek cały czas ma pałę w ręce. Ostatnio ten, jak rozmawiałem ze Zbigniewem przez myśli, bo arbitrze Bartosze Frankowskim to mówił. Nie no, Bartek przecież nie jest takim sędzią, że z pałą lata, no, ale moje prawo, no, po prostu ma taki styl. A było z tym. Zbigniew przez myśli, myście wiedzieć, że to jest taki człowiek. Umówiłem się z nim na telefon na antenie 16:35, zadzwoniłem 33 i mnie wypomniał publicznie. Bo no ja pan 35 dzwonić, bo już wychodzę, ale dobra. Było w Wrogowie 2 taka scena, że gość się włamał do jakiegoś tam gabinetu, bo czegoś szukali i przyszli ludzie i okazało się, że tam jest zebranie anonimowych ludzi uzależnionych i on się podał, że tam też jest i mówi, że walał z kolegami cały czas, tak robił, a okazało się, że to był anonimowy seksoholica. Polecam, film jest bardzo dobry. Dobrze. Obejrzymy. I nie róbcie gifa z tego, co zrobił. To ja zrobię. Może będę coś jadę z tego. Jaka to melodia, poproszę. Ja zadam jedno pytanie prowadzącemu. Czy ty wiesz, co to było? Tak. Proszę, to już tyle, bo tak zobaczyłem kątem oka. Powtórka. No bo bis. Dobra.
Ale jest rytm, jak bardzo ładny. Tylko jedną w ogóle, ja mam koksu 5 gram. Nie. A też jest taka narkotyki, coś tego, szmeges. Ja, no ja tak nie. Nie, nie? Okay. Janek nie wciąga. Spirulina. Prawy do lewego? Nie. 5, 4, 3, 2, 1. Minus punkt, wszyscy. Co to było? Szubienice, pestycydy, broń. Kurwa, mnucisz to, odkąd przyjechałem do ciebie. Ej, ale ty jesteś głuchy, serio, w sensie. Dlaczego? No nie ma ten, nie ten rytm. No jak nie? No nie, nie. Minus punkt na takie słowa i wyznacza. Czyli Damian minus 2. Minus 10. Dobra. Ej, nie zabierajcie mi tego punktu. Czułko Jan Mazurek. Ale już miałem czułko. No i co? Dobra. Dobra. Mogę już wrócić? Nie, tak. Teraz nie. Dobra, Jean-Claude Van Nistelrooy. Dam. Źle. Ale no nic nie powiedziałem, że już mówisz źle. Minus 3. Słuchajcie, jak wyznaczysz. Dam. Był taki w ogóle niemiecki trener, wydaje mi się też, który miał na nazwisko. Ale miał chyba Daum na nazwisko. Daum? Daum. Nie idźmy w tę stronę. Daum. Nie idźmy w tę stronę. To masz naprawdę wysłuch. I to nie tylko muzyczny. Nie, bo to jak czuję, że Jean-Claude Van Damme, ale czuję, że ty możesz dać Dan, że imię takie będzie, że ktoś Dan. Czy w moim imieniu albo nazwisku zawiera się fraza dam fonetycznie? Nie. Nie. Czy w ogóle to ma jakikolwiek związek z końcówką, czy też z nazwiskiem, z końcówką nazwiska Jean-Claude Van Damme? Tak. Czy ma to związek językowy albo fonetyczny? Tak. Jaki inny? Trzy pytania zadałem już. Tak. Teraz cztery. Trzy pytania już zadałem. Trzy pytania zadałem. Czy jest to Vivi? Czy znajduje się to? Panowie. Trzy pytania. Trzeba być poważnym. Trzy. Co te rubryki w przeglądzie? Trzy pytania do... Czy jest to fonetycznie? Językowo. Czy to jest dam? Taki trener kiedyś. Jaki wywiad z Paulo Sousa. Czy jest to fonetycznie dam? Czy... No to też niepotrzebnie zrobiłem. Nie. Zero szans. Zero szans? Na zgodnięcie tego? No, bo no cztery pytania już masz. Tam, masz. A nie trzy? Nie, cztery. Zapytaj się, czy masz trzy. Cztery, no. Trzy pytania mam. Świecie. No, trzy pytania, pięciu. Czwarte pytanie. To ostatnie nie było pytaniem. Dlaczego tak robisz? Szóste pytanie. No dawaj, piąte pytanie. Czwarte. Piąte. Ze mną nie w takie gierki, proszę. Słuchaj, kolego, żebym ci nie musiał pokazać, gdzie pieprz, gdzie raki zimują. Okej, zadzwonimy do pana. Czyli w ogóle ostatnio wydaje mi się, że ten aktor, który gra tę scenę, jest podobny do Bogdana Zająca. Tak. A jakie było pytanie? Czy jest związane z polskim lub jakimś światowym futbolem? Po prostu czy jest związany z piłką? Nie, bo to wiesz. Polski futbol światowy to są związane na futbole. Czy jest związany z Europą, Afryką, Ameryką, Południową, Azją, bądź Australią i Oceanią? Tak. Szóste pytanie. Czy jestem trenerem? Nie. Czy byłem trenerem? No nie, to już byłem. I rzucasz. Rzucam już? Dobra, no daj mu jeszcze jedno. Słabe. Jest dobry content. To nie jestem trenerem, tak? No to szkoda. To już... Dam. Znowu będę pisać, że zjaradę. Dam.
Dam. Janek, to jest autor słów do tej piosenki. No to... Może teraz Maciej Iwański będzie. Może. Nie, już nie zgadnę. Erik Durm. -2. Jak -2? Wybiłeś się do pytania. Sam sobie wynegocjowałem. No dobra, no dobra. Zobacz. Czyli wynegocjował jedno pytanie więcej, żeby rzucić kompletnie z dupy za 2. Tomasz Dane. -2, Janek Mazurek. A to takie naciągane chyba troszeczkę. No, nie chcę słuchać twoich pytań. Ja myślałem, że to jest jakiś Adama. Adama. Ja myślałem, że Damiana jakiegoś. Albo Damiana. Jano. No. Tak. Zacznijmy tabelę. Janek. Janek. No, spółdzielnie, no. Walka trwa, ale już dobrze. Jak w koloseum, jak śpiewał Liber. To ja poproszę też jakiś element emocji się pojawi jeden na jeden z Jankiem Mazurkiem. Proszę bardzo. Kto zrobi więcej pajacyków w 30 sekund? Licytacja. A? 25. W 30 sekund? No co ty? Dobra, zacznijmy od nowa. Od tych małych rzeczy, wiesz. Dobrze. Tak? Tak. 10. Bezpiecznie. 15. A kto? Nie, nie było. Bo 1 na 1. No to... A. Tak. Zrobisz 10, tak? Ja zrobię 10. I to 11. A ja zrobię 12. 13. 14, i tak dojadą do tych 25. 15 mówisz, tak? Ty. Może, ale no dobra. To jest trochę kretyństwo. A tam będziemy robić, czy tu? Gdzie ci wygodnie? W kuchni. A, ja się... A z tym też? Tak, kamerę ci weźmiemy, tak będzie, żebyś trzymać kamerę. I szklanki będziesz tak w rękach. Rób. Czekaj. A słuchajcie, a palecyki to są te delfinki, czy inne są? Pajacyka. Tak, żeby... delfinki. Tak, dobra. Tak. A musisz rękoma i stopami się klasować. Tak. Tak. To gdzie robisz? Tam, to tam pójdę. Żebyś kamery nie zepsuł. Może zrób tam. Zróbcie pole. Tak. Bardzo proszę. Odsuń się trochę, Wojtek. Będę mógł, jak Ewa Chodakowska. Ewa Chodakowska, 16. Jak Ewa Chodakowska, będę później. Jeszcze Wojtek troszkę do tyłu. Wojtek, do tyłu. O, tak się trenuje ze mną. O, rada. Nie mamy. Bardzo dobrze. Dobra. 3, 4. Raz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dziękuję. 26 zrobiłem pajacyków. Ale to pajacyk to jest chyba tak. Dobrze zrobiłem. No tak, tak? Robiłem cały czas. Pam, pam, pam. Aha, no dobra. A co mówisz do 26? Zrobiłem 26. Nie no. Jeden pajacyk to jest... Tak. No to ja, a ja robiłem tak. A ile wylicytował? 17. 16. A czemu wylicytował 26 liczyłeś? No bo kurwa zrobiłem 26 pajacyków, no. Nie, co? 13 zrobiłeś. 26 zrobiłem, no. Jak? No, a jak liczyłeś? No on, nie, bo on robił raz i 3. No to nie, nie. Zrobiłem 26 pajacyków. To było policz do 25. Dwa. Gdzie w trakcie pajacykowania. Dobra. A nie zajmę, on szukał. Plus 2 Jan, minus Wojciech. Jeden. Zrobił. Trzeba było na głos liczyć to. Zrobiłby go i tak. Myślę, że pajacyka w sekundę robisz. Dobrze, no to chyba Janek wyznacza. Tak. Guess who's back. Rybusy. Antak. O, właśnie. Jak się nazywa ten łysy? Łysy Bezbek. Serce mi krwawi, jak widzę drugie zdjęcie. To jest ten Tomasz jakiś tam? Oświęciński. A. Tomasz kupisz? Nie. Chociaż dobre skojarzenie. Końcówka w tę stronę idzie, czy nie? Nie. Ale rzeczywiście kup. Znaczy nie, nie jest to kup, ale to podobne skojarzenie. Głodny jestem. Tomasz Wołek? Nie. Tomasz.
Ta kobieta znana, czy? Tak, jedna z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Może nawet najpopularniejsza teraz. A chodzi o imię czy nazwisko jej? Kuba pod Głazem mieszka. Chodzi o imię czy nazwisko jej? Mogę ci powiedzieć. Możesz. 10 sekund nam daje. Tomasz Kolędowicz? Nie. Nie, on inaczej miał na imię. Koniec, minus 3 wszyscy. Minus 1. Minus 1 wszyscy, przepraszam. Tomasz Wawdoch. A to jak się nazywa? A, bo tam jest, da. Tak. No. A tak ona się nazywa ta piosenka? Billie Eilish, ale tam chodzi o kawałek, w którym ona mówi da. Da. No. Aha. A Wał, bo wiadomo dlaczego. Bramka była, bramka była. Paweł, karny jest jak księdza, jak wiśnie. Tak. Ty, wyznaczasz ty? Ty. Janek. Janek. Tak, ja wyznaczam, czyli teraz Najman jest, tak? Jest. Najmanka. Jak największą liczbę piłkarzy, którzy mają U zamknięte w nazwisku? 3. Trzy po raz pierwszy. 3 po raz drugi. Czekaj, ze spokojem, no nie wariuj. 3 po raz... Trzeci sprzedane, upominam za pasywność w negocjacjach, w licytacjach. Minuta, proszę. Ilków Gołąb i jeszcze 2. Tak, masz finanse czeskie, tak samo. Janek Zjaranek. Janek Zjaranek. Ilków Gołąb. Nie napisało się to kiedyś, no. No. Kiedyś. Pisało się. Staty wielkich ludzi. Pisało się to kiedyś. Józef Stalin czy Jan Mazurek? Kto to powiedział? Tak, nazwisko muszę być, tak nazwisko. No dobra, dobra, to wymyślimy, spokojnie. 25 sekund. No, no, tam, tam, tam. To nie jest takie łatwe zadanie, pozorom. Ja mam jednego. Ja mam 2. Tak? No. Jak to układałem, to miałem w głowie tylko Ilkuwa Gołąba. Kuba gołębia. Gołębia. Łap gołębia. Łap gołębia. Wiesz, chyba się powinno gołąba rzeczywiście. Gołębiorze. Koniec, przepraszam. Jakubowski jeszcze, Michał, no, Jakubowski. Jakubowski. Minus 2 punkty. Okej. W porządku, jak wziął 3, nikt nie licytował. Jak kogo jeszcze miałeś, Kuba? 2 wróbli. A, Tomasz. I Wróblewski ten. A. No i... Ja miałem Kuba gołąba. To takie z drobiem wszystko związane. Tak. Minus 2 Janek, ale wyznaczasz dalej. Tylko, że nie możesz. Dawaj siebie. Coś na siebie. Nie można. Ja się nie mogę. Rybusy znowu. Adam Małysz? Tak. Tak. Kto to jest po pierwszy? Nie wiem. Adam Driver. Kto to jest? Driver Kubica. Aktor. Grał w Star Warsach. A, ten wysoki. Czemu wy mieszkacie pod Głazem wszyscy? Plus 1, Kuba Białek. Dobra, ja poproszę 1 na 1 z Wojtkiem. Ja zgadzam się. Pojedynek na kadrę z Zagłębia Sosnowiec 20-21. Taki dżingiel muzyczny. O, fuck. Kadra wiosenna. Paweł jako ekspert od pierwszej ligi. To zaczynam. Ten, kto ma więcej punktów. Czyli ja. Wojtyła. Tak. A to Michał Masłowski. Tak. Szymon Pawłowski. Tak. Maciej Wrosiewicz. Tak. Patryk Małecki. Tak. Odszedł, czy przyszedł? Ze Spartaka Trnawa. Tak. Za darmo przyszedł, nie? On chyba... Ten... Rozwiązał kontrakt. Jakiś Portugalczyk chyba jest. Tak. Nie, nie może być jakiś pokój. Luis Figo. Krzysztofał? Się nazywa? Nie. Nie kiedyś był. Kopnęli w dupę chyba szybko, nie? To był ten, co tę czerwoną kartkę dostał? Za jakoś zdeptał tam spokojnie? Tylko za szybko. Że szybko go kopnęli. Tak. Kiedyś myślałem, że jeden piłkarz tutaj jest Czechem, a to Polek.
Lukas Duriszka? Co? Lukas Duriszka? Nie, przegrałeś. Tak. Wygrałeś. Znaczy, grasz dalej. Piotr Polczak. Tak. Kurde, tam nam jeszcze jest. On jest dobry. Najlepiej zajebisty jest. Więc się dziwię, że nie gra w kadrze. Nie podpuszczaj. Kasper Radkowski? Jest. Jest. Olaf Nowak. Czemu patrzysz mi tu? Nie ma. To czekaj, to jeszcze pomyślę. Nie ma Olafa Nowak? Nie ma. Mogę ci powiedzieć, jest teraz Olaf Nowak. W nurcie. A nie w moim samochodzie. W choinczance. O proszę. Następne pytanie będzie. Pojedynek na kadrę. Gdzie jest Olaf Nowak? To Bartosz Brzyński w palcu. A ciebie nie było jeszcze chyba wtedy? Co? Jak był Bartosz Brzyński? Byłem, no przecież na wyjeździe nawet razem byliśmy. A. Na obozie. W Treblince razem. Głodny jestem. Zjadł ja pizzę? Też. Nie wiem, czy pizzę, ale głodny jestem. No. Może kebaba byśmy zjedli? No można. Sobota taki. Dzień na kebaba. Chociaż ja trochę się boję. Jeść kebaby? Mama mi słoiki dała i wszystko zjadłem już. Co? Czy ty nadal jesz koncentrat tak łyżkami? W sensie zmieniłeś te nawyki, czy nie? Nie. Znaczy, zajebisty koncentrat znalazłem w Żabce. Normalnie sobie łyżką. Super jest. A czemu nie zrobisz, nie usmażysz sobie mięsa, nie dodasz do tego makaronu i masz nie, spaghetti? Nie, bo to nie o to chodzi. Na przykład jak robię tosty, to moim sosem jest ten koncentrat. Nic nie trzeba dodawać. Czemu tak na nie patrzysz? No? Patryk Misak? Tak. Gonzalo Gregorio? Tak. Ja pierdzielę. To był chyba ten. Nie, to ja mówiłem o Miszaku. Ale to ten Portugalczyk chyba, tak? A trzech jest. No. Jego miałem na myśli, bo chyba napastnik. Tak. W ogóle mają baku bandę tam zmontowali. Jest kurde. I się spieprzą z ligi. Nawet Kanadyjczyka mają. Nie, jest to Chris Twardek. Jakich znasz znanych Kanadyjczyków? Steven Vittoria. Ricky Bubbles. Mackenzie Boyd Klaus. Skoczek. No. Czerkaski. Celine Dion. Oliwa. Sprawiedliwa. Zawsze na wierzch wypchuje. Steve Nash. On był Kanadyjczykiem? Chyba. Tak, był Kanadyjczykiem. No. LeBron James. No i ten Sidney Crosby też. Okay. Sidney Polak. I jak się nazywał ten, jak miał na imię Crosby ten aktor? Bill Crosby. Bill. Nie tyle skończył. Cosby. Cosby, no. Crosby. Dawaj. On molestował ludzi, nie? A Bill Cosby był Kanadyjczykiem? Nie, nie. No właśnie. No. Ale molestował ludzi. Nam się skojarzyło z Kanadą. Strzelam. Co? Tomasz Nowak? Nie. Tomasz Nowak poszedł jakieś... On w Podbeskidzie. Nie. Tak, w rekord Bielsko Biała chyba. Już go wyrzucili z Podbeskidzi. Dlaczego? Dawid Rydnak na przykład był jeszcze. Paweł myślał, że on jest Czechem. Albo Słowakiem. Minus punkt Kuba Białek, dwa punkty Wojtek Pyla. Jak to wygląda? No dobrze. Dużo. Pierdziele. Dziady kalwaryjskie. Wyznaczasz, Wojtek. Dobrze. A to wiedzę o quizie na siebie wezmę. Proszę. Pewnie, że tak. Jaki procent poprawnych odpowiedzi ma Rocky w quizach z 2020 roku? Można się pomylić o 2%. To niewielki ten margines. No stary. Jeden. Albo 100, albo 98. Masz szansę 1 do 50. To bym powiedział, że większą. 75? Nie. Jaką? 66. Tak dużo. No ja bym stawiał więcej, tak pod 8 dych. Bo Rocky to jest w ogóle znawca piłki i świetny. To jest dużo. Kto to wyliczył? A poza tym mój tygodnik kibica. A, no ze. A jaką mamy skuteczność? Masz jakąś niską chyba. Ty? No. Musiałbym dojechać do tego, wiesz? Czekaj, mam. Ty masz 40. 40%? Tak. No tak źle. A ja mam
46. A ty masz? 47. A ty masz 54. A Wojtek Piela? 59. No to widać to po tabeli w sumie dzisiaj. Najgorsza skuteczność. Kowal? Nie, nie. Ktoś to był raz. Kowal ma 39. Alan Dunator chyba. Tak, 27. Okej. Okay. Okej. Okay. Wojarze dla Damiana Smyka. Lomel. Co to jest? KWSK United. Verbedering Gilbert. Jezu, nawet nie chcę mi się przedłużać. Adam Małysz. Nie. Nie wiem, kto to. Nie chcę mi się przedłużać. Mirosław Waligura. O, było o. Nie bawać się. A chyba mnie nie strzelał w niego. Wyznaczasz. Człowieku. Mhm. Rybus. Rybus. Janusz Gol. Tak. Plus jeden Damian Smyk i wyznacza. To dawaj Wojarza na Janka. Nie ma już. To dawaj Hotel na Hotel na Kubę. Hotel na Hotel. Chciał pogrążyć. Kto strzelił bramkę dla Polski w meczu z FC Schaffhausen? A wiedziałbyś, Janek, tak? Schaffhausen. Mój ulubiony hotel, Schaffhausen. 2008 rok. Schaffhausen. Ale jakaś konkretna data? 2008 rok. Ale miesiąc na przykład? No cały rok grali. Przed Euro. Tomasz Moskała. Dobra, przed Euro to w sumie mógł to być taki mecz... Na zasadzie poprawmy sobie humory. Dlatego 1-0 wygrałem. Ile jest meczów? 0-0. Tomasz Zachorski. Nie. Tomasz Zachorski na Eurocha nie pojechał. Smolarek? Jacek Szynłek. O kurde. Oglądałem ten mecz, leciał na Polsacie. Tak? O. Byłem wtedy bardzo zajarany i wszystko oglądałem związane z kadru. Strzelił z dystansu. Wszystkie reklamy, co grałem. Graliśmy bardzo, bardzo słabo. Wyznacza Damian Smyk. Co jeszcze mamy? Hotel 1-1, dwa najmany, Rybus i Melodik. To hotel na Janka. Hotel. Ale cały hotel na Janka. Tak, przepisuję. Bośnia, to modne ostatnio. Bośnia i Hercegowina kontra Polska. 0-1. Czas, minuta. Janku, od trzech zgadniętych masz punkt. Czas start. Brożek? Moskała? Nie. Łukasik? Nie. Moskała. Wilusz? Rzeźniczak? Nie. Kto tam mógł być jeszcze w środku pola? Sobolewski? Nie. Sobolewski karierę reprezentacyjną skończył w 2007 roku. Sobiech, jak mówiłem. Sobiech. Co? Sobiech? Nie. Kurczę. Z takich ligowców. Kiełb? Nie. Marciniak? Nie. Kogo smudzę upowaść? Tam. Lewandowski? Któryś? Nie. Żaden? Któryś? Mateusz. Liczę na trzy punkty od razu. Robert, Mariusz i Mateusz. Koniec. Gancarczyk? Minus tak. Punkt. Okej, okay. Kto tam był? Gliwa, Celeban, Wojtkowiak, Sadlok, Kamiński, Sobota, Trauka, Jadłowiec, Mila, Kupisz, Jankowski. Popularny Jankes. Tak. Wyznaczasz? Ja. Dawaj, ja wiem. Dawaj melodię. Proszę. Bo pepe pa, nie da pa, ty to da, dajo dały da, nie to da, nie te, a nie pa, pyta ty mały bóg, bumagi do nie odbuda, pepe cza, ta by to ty pali. Wydaje mi się, że to jest jakaś piosenka dla dzieci. Jeszcze raz? To nic nie da. Bo pepe pap, nie da pap,
ty to da, ty to da, da, o, da, o, da. Nie to da, nie te, a nie dwa. Pyta ty małe mu, bumanki do neo, bo da, pe, ta, ta, ty to ty pali. Jezus. Tam jesteś nie raz i nie dwa. Kurde, chyba wiem co to jest. To nie jest tego koncentratu, sobie dalej. Znając twoją logikę, to może być jakiś na przykład Travis Scott. Nie, właśnie to jest polski kawałek i taki w miarę znany. No to był. Tam jest nie raz i nie dwa, tylko kurde, jak tam dalej to leci. To jest Phil? Phil? No, wykupicha? Nie. Okay. Nie raz i nie dwa. 10. 5. Minus punkt wszyscy. Firma tylko jeden Bóg. A, to nie, to nie. Myślałem, że to jakaś taka popowa. Nie. A co to było to? No bo tam masz, zobacz. A nie puszczaj, nie, nie puszczaj, bo nas demonetyzują. Nie, za taki fragmencik nie. To nie będzie piosenka zła, bo tam było tak, na początku jest. No fajnie, fajnie, fajnie. Dobry początek. Właśnie to było to. A, bo... Wąt. O Jezu. Aha. Ci wyszło, tak. To było to właśnie. To było twoje zdanie. No zależyliście. Bo nie wiem, jako taki scratch taki, nie? Wyznaczasz. Bo ten przekaz nie dla mas, tylko dla tych, co jarają cały czas. Rybus jeszcze jest? Tak. To rybus. Lubię Kaczygo, to jest w tej filmie. Hello, fire. Andrzej Stękała. Tak. Wielki cios dla Wojtka. Zobaczmy, czy masz szansę jeszcze go dogonić. Niepozornie. To byłaby piękna klamra. Przekazanie pewnej power. I po roku. Po roku. I power wolny na wieczór. Trzeba by było sprawdzić, czy... Zobacz, ile od tamtego quizu minęło. Może puścimy go akurat w rocznicę. Nie, chyba nie. Rocznica była pierwszego, a to było później. No, a to dużo później nie było. To co najmniej 4 tygodnie musiało płynąć, bo trzeci prowadził Wojtek Kowalczyk. Aha, okej. Okay. Co jeszcze mamy, panowie? 1 na 1 i 2 najmniej. Z Jankiem dawaj. 1 na 1 też H2. Jedno. No to 1 na 1 z Jankiem. Gramy o przekazanie tej uchwały, tak? I to będzie piękny pojedynek, tak zwane krzesełko. Ooooo. Co to jest? No, że chodzisz dookoła, nie? Nie. Nie, że robisz takie, wiesz. Że tak siadacie. Kto dłużej wytrzyma. Aha. W takiej pozycji. I kto dłużej wytrzyma. No, to fizyczny. Mamy stać godzinę, czy co? Nie, masz taki kozak. Dobra. Odsuńmy się, bo to jest ważny pojedynek. Być może właśnie oglądamy rytualne przekazanie pały, tak? No tak, to na luziku. Nie wiem, ile jesteś tego krzesełka, tak? Nie, no nie możesz podnosić pięt. Dobra. To mów, kiedy start. Przygotowanie sportowca do zawodu. Janek, dzisiaj kurde tyle fizycznych ćwiczeń, co zrobisz dzisiaj, to przez pół roku nie robisz. Piątkę z włosów. Raz, dwa, trzy, tak? I nisko musicie być, niżej. Niżej, no dupa. No ja jestem nisko, no. Dobrze, i teraz kto dłużej? No dobrze, my możemy się bawić, tak. To ciężko jest. No, ale ty, no bo Janek mi się daje trochę oszukuje, zobacz, bo on ma za blisko te nogi. No niżej. Ja co, mam iść dalej nogi, tak? Czy co? Niżej tyłek. Mogę iść dalej. I niżej tyłek. No bo co się podnosi? Wyprostowany musisz. I wyprostowany, oprzyjcie się o to. No, nie, o to? No o to niech się nie opierają lepiej. Nie, ty co, ty kupę robisz? Masz się wyprostować. Zeskwalifikuj go już, chyba. Masz się wyprostować. O tak? Tak. Dobra, no masz jedną pozycję. No. Jakieś gesty rękoma. Trzymajcie się, złapcie. Jak wasza kondycja? Złap się. Już patrz, mi nogi latają. Patrz, jak mu nogi latają. Ja mam... Janek, masz tak jak Damian, złap się, a nie ty. Co ty jesteś? Chyba już raz był. Ale patrz, jak to wygląda, no bo mam sten, mięsie. Na małysza. No bo właśnie to jest to, że ja robię, że napięcie jest.
Dobra, się poddaję. Jak nie wydarki kozak był. Co? I co? I jest przekazanie w sobie pały. Minus punkt, Jan Mazurek, plus tak. Dwa. Damian? Wojciech Białek. Wojciech. A był taki napastnik. Coś pięknego, pewna klamra. Jeden punkt. Pięknie. Ale Janek, jeszcze masz Najmany, pamiętaj. Tak, no, musisz odważnie. No to zostały tylko Najmany, nie? Mogę mieć zero. Tak, dwa Najmany. To może Najmana poproszę. O! Pięć. Sześć. Siedem. Ja no. Ile? Siedem powiedziałem. Siedem jest. Kurde. Osiem. A trzeba ten numer podać? Tak. Janek! Janek na ostatni poluje. Już miałem tutaj ten. Janek! A to trzeba będzie zrobić coś z pompą, jak będzie rekord. Jakieś to oficjalne przekazanie pały. Po całej górze. Wolałbym nie. Mogę śmietnik przynieść. Przekazanie śmietnika będzie. Osiem po raz pierwszy. Osiem po raz drugi. Osiem po raz trzeci. Sprzedane. Kto wygrał? Trochę się jak zwykle wyjmałem. No. Minuta czas tam. Dwa na pewno. Dobra, Schalke 04. TSV Monachium 1860. Hanower 96. No i właśnie. Bayer 04 Leverkusen. Borussia Dortmund 1899. Jest jeden oczywisty. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. Hip-hop. Nie zmienia się nic. Dzisiaj był nawet w programie. 15 sekund. 3. Do końca. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A Babelsberg 03. I jeszcze jest na przykład 1 FC Kaiserslautern. Tak. 1 FC Köln. I 0 FC Nürnberg. Faktycznie, pod tym kątem nie kminiłem. Minus 2. I Jano, skup się. Ostatnia kategoria. Masz szansę. To Najmana poproszę. Jak najwięcej parafii. 5, 6, 7, 8. A trzeba z konkretnym miastem? Tak. Czy po prostu wezwanie? Dobra, z miastem, ok. Kurde, czy ja wymienię 9 parafii? A kto powiedział 8? Ja. Janek. Ja powiedziałem 7, wymienił 7. A 9? Kurde, w ząbkach są tylko 3, to jest problem. W Opanicy są 2. Widziałeś 8, tak? Aha. A w Warszawie? No w Warszawie jest, ale w Warszawie wszystkich nie znam. Dobra. Po raz pierwszy, po raz drugi. Janek. Janek. No, no może ja chcę przypomnieć coś. No, już nie będę licytował, już dosyć. Ale będziesz ostatni. No będę miał i tak miał jeden punkt, no to już znam. I tak mógłbym mieć minus jeden. Po raz trzeci sprzedane, napisała się historia, proszę państwa. A będziesz sprawdzał to? Nie sprawdzę. Słucham. Świętego Mateusza w Opalnicy, Świętego Józefa w Opalnicy, w Niebowstąpienia Maryi Panny Najświętszej Maryi Panny. Najświętszej Maryi Panny. Możesz w skrócie NMP, to będzie szybciej. Tak, jest tak. Najświętszego Serca Pana Jezusa. A w czym? W Poznaniu chyba jest. No to mów. Ja nie wiem, słuchaj. Weź to. Będzie złamowanie. Nie patrzysz na czas nawet, nie? Skończył się. O, 5 wymieniłem, albo 4. Jeszcze nie wiem, czy dobrze. Minus 2. Nieważne. Proszę państwa, zobaczmy klasyfikację. Nie wiem, czemu Wojtek dostał. Jest twój. Chciałbym, żeby doszło do oficjalnego przekazania trofeum Grałem. Dla najgorszego uczestnika quizu. Tak. Brawo. Moje trofeum.
Jest to chwila historyczna. Jest. Dziecko Fetty! Jest duma. Koniec z Damianem Smykiem. 2 punkty, teraz jest Jan Mazurek. 1 punkt. Ej, w sumie nie wygrałem tego mojego przewidywania, bo myślałem, że to będzie Ciechan, wkurzony Kowal, albo któryś z gości takich. A to jest Janek Zjaranek. Czy to planujesz trzymać to trofeum długo? Tak, będę z nim chodził cały dzień. Wieczorem też przyjdziesz? Tak, z koszem przyjdę. A dla zwycięzcy... Dzisiaj wieczorem będę pił na zapomnienie. Katecheza VHS, kaseta. Zaprosisz nas na wspólną emisję. Tak. Futbolowe jaja, czyli cały sezon Lecha Poznań. Tylko w dobrych kioskach i salonach prasowych, proszę. Tak, będę razem z całą rodziną oglądał po wyprawie do zoo i obejrzeniu żurawia. Dziękujemy oczywiście skąd widzowi, to masz w ogóle? Który nam to wysłał. Aha. Jest ty, zapomniałem imienia. Myślałem, że to zajebajska i po prostu. Nie. Nagrody są bardzo cenne. Za tydzień muszę wam powiedzieć, warto być na quizie, ponieważ będzie do wygrania talon na paintball. O wartości. Mogę zostać do przyszłego weekendu? Mogę. O wartości 500 zł, bo ten na 1000, który przyjdzie, biorę dla siebie. Damian Smyk. Dziękuję. Wojciech Piela. Dziękuję. Jakub Białek. Dziękuję. Janek Zjaranek. Oczywiście was zabieram ten paintball, żeby nie było, ale to gdzieś jest w August, pod Augustowem chyba. No to niedaleko. Na Mazurki. No. To może zrobimy tam jakąś imprezę. No tak, Augustów to nie są Mazury, przepraszam. A to jak się pandemia skończy, jak... Ale w Augustowie, żeby nie było, że takim jest kompletnie zielony, Sparta Augustów, taki klub. Tak. Tam Stanisław August się urodził. Tak. I Paweł Paczul był z wami. Dziękujemy wam za spędzony czas. Pa, pa. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj niewalczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka.